8, Andora, Bułgaria. Bułgarzy traktowali ten mecz jako formalność. Oczywiście liczyli tu na zdobycie kompletu punktów. Jeśli by to spotkanie wygrali, bardzo mocno przybliżali się do awansu do Mistrzostw Europy w 2004 roku. Mamy polski akcent w tym spotkaniu. Trójka sędziowska z Polski. Sędzią głównym jest Tomasz Mikulski. Pomagają mu Konrad Sapela, Piotr Sadczuk. Sędzią technicznym jest Mirosław Ryszka. Bułgarzy w swych tradycyjnych strojach biało-zielonych. Piłkarze z Andory w barwach żółto-czerwonych. Kameralny stadion, pięknie położony w stolicy Andory, w maleńkim państwie, które ma 78 tysięcy mieszkańców i powierzchnię 500 km kwadratowych. To było jasne, że będzie to spotkanie do jednej bramki. Andora, tak jak San Marino czy też Liechtenstein, to jednak zespoły, które bardzo mocno odstają od drużyn walczących o awans do Mistrzostw Europy. Bułgarzy musieli to spotkanie wygrać. Pierwsza dobra interwencja Koldo, bramkarza Andory. I liczyć na to, że Belgowie pokonają Chorwatów. Wtedy już dziś zapewniliby sobie awans do Mistrzostw Europy w Portugalii. Drużyna bułgarska grała w tym spotkaniu, ale oto szansa. Nie ma bramki. Próbował Dimitar Berbatov dobijać ten strzał Iwajło Petkowa. Bułgarzy grali w składzie Dimitar Ivankov, Daniel Borimirov, Rosen Kirillov, Predrag Rajin, Iwajło Petkov, Stilan Petrov, Georgi Pijew, Marian Kristov, Zoran Jankovic, Martin Petrov i Dimitar Berbatov. Rzut rożny, 10. minuta spotkania w Andorze. To, co nie udało się Dimitarowi Berbatovowi przed chwilą, udało się teraz. Wyskoczył najwyżej strzałem głową. W ostatnim fragmencie gry pokonał dobrze spisującego się przez te 10 minut Koldo. Dimitar Berbatov, piłkarz Bayeru Leverkusen, strzelił bramkę 4 dni temu w sobotę, kiedy Bułgaria pokonała Estonię 2-0. Uśmiechnięty, zrelaksowany piłkarz Bayeru Leverkusen. Zobaczmy jeszcze raz. Uwolnił się spod opieki dwóch obrońców i pewnie skierował piłkę do siatki Andory. Kolejna akcja Bułgarów. Mają problemy z wybiciem piłki poza własne pole karne piłkarze z Andory. Justo Ruiz faulował Daniela Borimirova z TSV 1860 Monachium i będzie szansa dla Bułgarów. Poprzeczka ratuje zespół Andory przed utratą drugiego gola, a strzelał Martin Petrov, piłkarz Wolfsburga. Wielu piłkarzy z Bułgarii gra w Bundeslidze. Martin Petrov również zdobył gola, pierwszego gola w spotkaniu z Estonią. Georgi Pijew z Dynama Kijów. Stylian Petrov. Będzie szansa, tak jest, 2-0 w 23 minucie. Ponownie Dimitar Berbatov, jego drugi gol w tym meczu. Bułgarzy grali zrelaksowani, spokojnie. To spotkanie odbyło się o godzinie 17.30. Mecz istotny dla układu tabeli grupy 8. Belgia-Chorwacja odbywał się później. Bułgarzy z pewnością w hotelu oglądali tamto spotkanie. Z najbliższej odległości pokonany Koldo. Jak dotychczas piłkarze z Andory strzelili jedną bramkę i co ciekawe, stało się to w spotkaniu, w pierwszym spotkaniu obu zespołów w Bułgarii, kiedy Bułgarzy wygrali 2-1. Ostatni raz podopieczni Flamena Markowa grali w Mistrzostwach Europy w 1996 roku w Anglii. Wcześniej pamiętne finały Mistrzostw Świata w 1994, kiedy dotarli do półfinałów, no ale byli nieobecni na Mistrzostwach Europy w Belgii, w Holandii, a także na ostatnich Mistrzostwach Świata. Tak więc Bułgarzy spragnieni sukcesów, które były ich udziałem na początku lat 90.
piłkarze z Andory rzadko atakowali. Bułgarzy zwolnili nieco tempo, prowadzili 2-0. Ten wynik ich jak najbardziej satysfakcjonował. To Predrag Pazin poradził sobie z Manolo Jimenezem. Predrag Pazin z numerem 18, piłkarz Szachtara Donieck. Autostrzał Martina Petrowa, ale zablokowany przez obrońców. Iwajło Petko. Na prawą stronę jest Petrow. I z bliskiej odległości przestrzelił Dimitar Berbatow, który miał szansę na zdobycie w tym meczu hat-tricka. Dokładne dośrodkowanie, wyszedł ładnie w powietrze. Niewiele zabrakło, by padł trzeci gol dla Bułgarii. Bułgarzy mają ciekawy zespół. Do przerwy prowadzili w Andorze 2-0. Tomasz Mikulski zakończył pierwszą część spotkania, a to już fragmenty drugiej połowy tego meczu. Mogli w takim spotkaniu przećwiczyć różne warianty gry. Bułgarzy ostro atakowali, to dobijał Marian Christoph, piłkarz Kaiserslautern, kolega klubowy Kamila Kosowskiego. Zoran Jankowicz, spokojnie, Petrow, nie spieszą się piłkarze w biało-zielonych strojach. Kiriłow na lewą stronę do Petkowa. Atak pozycyjny w wykonaniu Bułgarów. Piłkarze z Andory mogli tylko przeszkadzać w konstruowaniu tego ataku. Styrian Petrow jeszcze wycofał. Przydałby się strzał z dystansu. Miękka wrzutka, pole karne, Christoff. I piłka odbija się od Koldo, ale wpada do bramki. Trzeci gol Bułgarów w spotkaniu z Andorą. Z Andorą to 58. minuta meczu. Marian Christoff, mówiłem o tym, kolejny piłkarz z Bundesligi w zespole Plamena Markowa. Ta piłka wolno wtoczyła się do bramki. Predrag Pazin podawał, miękko wrzucał piłkę w pole karne. Christoff wbił ją do siatki. Nie mieli dużo pracy w tym spotkaniu polscy sędziowie. Teraz interweniował Tomasz Mikulski i czerwoną kartką ukarał Ramireza, piłkarza z numerem drugim, zaraz zobaczymy, za ten faul. O, brutalne kopnięcie Daniela Borimirowa. W ten sposób wylał swoją frustrację obrońca Andory. Ale od 85. minuty, czyli przez ostatnie 5 minut, Bułgarzy grali w przewadze jednego piłkarza. Słuszna decyzja polskiego arbitra, niesportowe zachowanie się Ramireza. Jedna z nielicznych okazji piłkarza Andory do zdobycia honorowej bramki. Toni Lima z rzutu wolnego, ale gola nie było. Marc Puyol jeszcze próbował rozpocząć akcję Andory. Tomasz Mikulski zakończył spotkanie Andora-Bułgaria. Bułgarzy wygrali 3-0. Przypominam, dwie bramki Dimitara Berbatowa w 10 i 23 minucie. Jeden gol Mariana Christoffa w 58 minucie. Bułgarzy zrobili swoje, wygrali. Po meczu udali się do hotelu, gdzie oglądali spotkanie Belgia-Chorwacja. Jeżeli Belgowie pokonaliby Chorwatów, to drużyna Markowa wywalczyłaby już awans bez względu na wynik spotkania z Chorwacją 11 października. Już Bułgarzy byliby w finałach Euro 2004. Zobaczmy, czy tak się stało.